Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj Tytanowy oraz Treflu. Cześć, Treflu. Szymaneczko. Dzisiaj naszym gościem jest mój stary, który wrócił po 30 latach, czyli ojciec Pio. Cześć, Pio. <grym> A we wszystkim się ma. Zebraliśmy się tutaj, by pogadać o wielce fajnym fandomie, którym jest SCP. Pewnie znacie, kojarzycie, ponieważ. Jest on tak naprawdę aktywny od 2007 roku, a jego początki sięgają w czana waszego ulubionego. Kto lurkuje, ten lurkuje. I cóż, początki fundacji SCP sięgają podobno w forum Paranormal, gdzie jeden z użytkowników opublikował pierwszy taki pliczek, w którym opisał SCP. I pewnie kojarzycie, jaki to był numer? Nie 2137 a taki zabójczy, żelkowy miś, niektórzy mówią 2137, jak dobrze pamiętam, na którego nie można patrzeć, bo skręci wam kark. Trochę numerki się pomyliłem. Tak, miałem Oj, takie, pomyliły o czym ty gadasz? Ty to, no, o ty gadasz? Czekaj, ja, ja myślałem, że wiesz, że ja mało co znam historię SCP, ja tu... Dobra, dobra, dobra. E, Czy... jeden, siedem, przepraszam, 173, no. No, ale blisko, blisko 2137. Bardzo Dokładnie. blisko. Nie, generalnie y, samo SCP właśnie wywodzi się z twórczana y, podobno, podobno był ten. Ta, ta, tak samo jak Bakrumsy. Bakrumsy mam wrażenie są takim y, SCP trzeciej dekady XXI wieku. To, to też mm. dokładnie w taki sam sposób, że ktoś wrzuca jakiś post na paranormalne y, na tym na Forczanie. I nagle wszyscy są jak, ale zajebisty koncept. Zróbmy całą serię na ten temat i całą stronę, i całą społeczność. Tak więc, no, no dokładnie, 173 to, to była taka żelbetonowa figura, na którą jeżeli patrzymy, to wszystko jest git. Jeżeli odwracamy wzrok, to porusza się z niewiarygodną prędkością i skręca nam kark. Takie trochę Weeping Angels. W sumie przed Weeping Angels, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to były oba pomysły, które. Czy znaczy, możemy powiedzieć, że samego nawiązania yy, i też inspiracji możemy doszukiwać się właśnie do tych właśnie płaczących aniołów, które ukazały się dawno, dawno temu w doktorze Hu, czyli takim brytyjskim serialu fantastyczno-naukowym, gdzie właśnie znajdowały się rzeźby, które, na które jeśli patrzymy, wszystko jest git, ale gdy tylko odwracamy wzrok, to one właśnie zaczynają podążać za nami i starają się nam zrobić kuku, także... Okej, okay, ja w, myślmy... w sumie chcę to sprawdzić, bo yy, to był odcinek Blink doktora Hu, to jest 9 czerwca 2007, i teraz chcę zobaczyć, bo w sumie chyba nie wiem, czy, do czy sprawdzałem to kiedykolwiek, jakby zawsze wydawało mi się, że jest jakaś dysproporcja, jakby był. był, był yy... Minęło trochę czasu, zanim powstały Weeping Angels, przed SCP-173, ale teraz chcę sprawdzić totalnie dokładną datę. Ty e... fanem doktora? Nie, absolutnie. <laughs> nie oglądałem <laughs> ani jednego odcinka, nie wiem, co to jest. 13 dni, równo 13 dni różnicy. Czyli faktycznie ktoś możliwie się zainspirował Whipping Angels. To to bardzo dużo sensu w Moja wypadku. teoria, moja teoria, że jest na odwrót, jest absolutnie jest fałszywa. Jest, jest, fałszywa. jest no, Jak to mówią w pogrącach mitów. Niestety. Służej, zanim przejdziemy do takich głębszych rozmów, no to warto by było powiedzieć, to oznacza w ogóle skrót SCP, czyli secure contain protect, czyli po polsku zabezpieczyć, przechwycić, chronić. No, ale fundacja ZPC raczej nie brzmiałaby zbyt dobrze. Ale się rozumiem, Emin? Jeśli by to powstało w Polsce, chociaż prawdopodobnie mamy polski odpowiednik, w sensie mamy G jakby polską. Gryglickiego, nie? <laughs> nie, to nie to. <laughs> nie, nie wymawiaj tego imienia. Sorry. Nie wymawiaj tego imienia. E, był w ogóle chyba jakąś parodią Mandela katalog. A, a, albo a, ogólnie, no właśnie nie, takim, raz, jakąś sorry. taką próbą zrobienia analog horroru w Polsce. I tam jedna rzecz była dobrze zrobiona. To znaczy, setting był dobry. Tak. Z tego co pamiętam, bo to był PRL. Myślę, że jeżeli mielibyśmy zrobić jakiś e, analog horror albo ARG, i nie mówię, że mam tutaj takie plany, ale możliwe, to myślę, że PRL byłby zajebistym settingiem. PRL albo, albo bo, bo my jako Polacy mamy chyba jakąś taką traumę nierozwiązaną nadal z minioną, minionym wiekiem. No to na pewno. Nie wiem, czy I... podobnie uważacie. Myślę, że tak. Zwłaszcza, że wieszcie, istnienie służb tak tajnych, różnych w tamtych czasach, to jest bardzo fajne pole, bardzo fajne płótno do tworzenia takich rzeczy. Mm. Jeśli nie pokaże się w tym horrorze czarna wołga, to nie jestem kupiony. To jest must have. Okej, okay, zapisuję w takim razie. Zmęczę czarna wołga. Actually, pewnie coś takiego jest. <laughs> Spróbujmy wygooglować. Samochód, e który jeździ i porywa dzieci. Tak, to, to się wzięło z tego, że właśnie rodzice mówili, że jeśli będziesz niegrzeczny, niegrzeczny, to czarna to przyjedzie. wołga po ciebie Ta, tak. Czarna przyjedzie tak i cię zabierze. I straszyli was czarną wołgą jeszcze? Nie. Nie, nie. Kurta, nie, nie mnie straszyli. Ale Ale pamiętam, że istnieje Lost Media. Jest to horror właśnie nakręcony w PRL-u, który opowiada o czarnej wołdze, że właśnie samochód widmo jeździ i porywa ludzi. Podobno hmm, Film gdzieś jest, te tajemnicze rolki gdzieś są przechowywane u kogoś w piwnicy, no ale tak naprawdę uchowały się tylko jakieś tam zmianki w gazetach. Prawdopodobnie film uważam, że nie wyszedł, no bo służbom nie podobałoby się, że y, jakiś tam milicja jeździ, morduje i porywa ludzi. Więc pewnie gdzieś to, to myślę, dziwa, że się Myślę, się że szerzyłby panikę przede wszystkim, tak? Bo no, to jednak była trochę straszna bajka do straszenia dzieci. A teraz będziesz mieć sytuację, w której powstaje film i wiesz, to jest PRL, ludzie się nakręcą strasznie, tak? I będą czarne wogi, czarne wogi. Ja myślę, że służbą by to było strasznie nie na rękę. To co, trzeba reaktywować projekt. No. Chyba, tak, że okazałoby się, takie, czekaj, czekaj, Conspiracy teoria spiskowa. Co gdyby teraz i tak rząd miał coś bardzo przeciwko zrobienia filmu o Czarnej Wodze, to by To, by to było byłoby by alarmujące. To byłoby by, by bardzo alarmujące. No, ale jest SCP Czarna wołga, Wyszłałem na czat 265. Tak, 25, tak, tak. jest śmiesznym konceptem. Z 2005. Nie, czekaj. 2015 rok? Coś tu jest nie tak. Z 2015 roku, no? Crazy. Gdzie możemy też tak naprawdę do tej wołgi odnieść się, że jest to jakaś inspiracja horrorem Stephena Kinga o samochodzie Christine, który właśnie posiadał duszę, bo diabeł opętał, to był chyba kabriolet i on jeździł właśnie po mieście i mordował ludzi. I był tam bardzo fajny patent, tak jak w Carmagedonie, że y, gdy auto stało w miejscu to odbudowywało się, także z wraku tak naprawdę powstawała funkielnówka fura, także... Genialne. W ogóle my chyba jako ludzie mamy coś takiego, że obawiamy się konceptów, co gdyby było, gdyby nieużywiony przedmiot nagle był żywy i to szczególnie tyczy się technologii. Jakby wysyp analog horrorów w ostatnich latach, które tyczą się technologii, i czegokolwiek związanego z tym, że ta te technologia może nam zagrażać jest, jest straszne, jest, jest ogromne. Chociażby no, nawet, nawet yy, filmy Cronenberga, yy, wideodron, tak. mucha, no to, to wszystko przecież kipi tym, jakby, że technologia A czy to nie wynika, Czy to nie wynika trochę po prostu z upowszechnienia się AI między innymi, że, że sz ludzie szukają tych tematów, że technologia zła, tak? że technologia może być straszna. Zwłaszcza, że no, przez ostatnie lata tak naprawdę AI poszło dla takich zwykłych użytkowników internetu mega do przodu, tak? można teraz robić wszystko, piosenki robić przez AI, podkładać głosy przez AI, robić tak jak były ostatnio te afery ze spoofingiem, tak? gdzie podszywasz się pod influencera tak? i dzwonisz do kogoś. Mhm. Także czy to nie wynika też trochę z tego właśnie, że, że w, ogólnie w horrorach i w analog horrorach właśnie sięga się często do, do motywu technologii? O dziwo nie widzę korelacji, jeżeli chodzi o, o AI. Co mm -hmm. najwyżej moglibyśmy powiedzieć, że e, właśnie wspomniane wcześniej Mandala Katalogi jest nieco prorocze z tym całym podszywaniem się pod ludzi, bo w Mandeli no tak. e, no, główną rolę grają demony, które po prostu podszywają się pod ludzi e, i wychodzą z telewizorów, co więcej. Natomiast no, AI, sztuczna inteligencja, no to, to też nie jest... E, gdybyśmy zrobili teraz analog horror... O AI, to nie byłoby to też niczym nowym. No Odyseja kosmiczna, no nie tam to... mamy sztuczną inteligencję, jakby generalnie, gdzie, gdzie, gdziekolwiek nie spojrzymy, to, to widzimy, e, co by było, gdyby technologia ożyła, stała się świadoma, etc. etc. Więc tak, tak naprawdę straszenie tą przyszłością można powiedzieć, że to już od lat 30. się zaczynało, bo pojawiały się te wszystkie roboty czy jakieś tam inne mordercze kalkulatory i to budziło grozę No i teraz. To o tak ten naprawdę... terminator w sumie. Mhm. A my jeszcze bali się kosmitów to dodatkowo. Tak, tak. kosmici, potwór z laguny i inne tam. Ale teraz. Co to sobie... był? Był o mój Boże, jak się nazywa autor, reżyser, obywatela Keina? Kurwa. O Kurwa. Momencik. Welles. To, to trivia, trivia filmowa. Momencik. Welles. 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 Tak, Welles. Tak, tak, tak. Tak, nigdy no nie miałem. Tak. E, Welles robił, zrobił kiedyś taką audycję radiową, w której czytał. Boże święte, zapomniałem. Rok temu miałem o tym prelekcję, a teraz zapomniałem. W każdym razie czytał jakąś historię o inwajderach z Marsa, że przylatują kosmici. Tak, i przez i, przypadek wywołał panikę. Tak, i ludzie autentycznie mieli takie, o mój Boże, kosmici, nie, tylko nie to. I, i to jest pierwszy analog horror ever. Więc jakby to już, i to taki dosłownie analogowy, dosłownie analogowy był przez radio. To 38 Więc... rok właśnie pozwoliłam tak, sobie sprawdzić, tak, wypadnie. Wojna Światów. Wojna Światów, no tak, kurna. Co, co jest śmieszne, bo on na samym początku tej audycji chyba było, była wspominka jakaś, że no teraz czytamy wojnę światów, to wszystko to jest fikcja, nie bójcie się. No, ludzie tak słyszą to, 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 co chcą słyszeć, tak. Dokładnie, dokładnie. Po, powiedz to tym, którzy weszli na przykład w połowie audycji, nie? Tak, tak, tak. O, to, co pięć minut przypominajka, słuchajcie, to się nie dzieje. No, ale jakby mamy XXI wiek, a i tak trzeba mówić ludziom, że hej, słuchajcie, Fundacja SCP nie istnieje. To, to powinna być pierwsza rzecz, którą się widzi po wejściu na stronę fundacji SCP, że hej, wiecie, że to nie istnieje, wiecie, że to jest fikcja, prawda? Tak, piszemy sobie opowiadania. No. Z drugiej strony to nie miałoby tego samego uroku, bo no jednak nie, no jak się to... wchodzisz no, na tą jest... stronę i masz takie, kurde, to może istnieć naprawdę. Cała, cała cała strona w ogóle dużą, jakby częścią uroku tego wszystkiego całej tej strony i całej tej społeczności jest to, że ludzie, to jest, to jest unfiction, to jest, to jest zabawa w Fikcję i udawanie, że jest prawdziwa. No to wkładem, że to cały fan na tym polega, nie? Że, mhm. że możesz sobie po prostu wyobrażać, że wiemy, że piszemy to sobie dla zabawy, ale cały ten vibe wokół tego. Tak. Przecież, przecież yy, w, w okresie, kiedy fundacja powstawała, multum było różnych creepy past, które zaczynały się jakimiś słowami typu, yy, kiedy. Księżyc będzie w Nowiu, pojedź na stację benzynową oddaloną 15 km od Twojego domu, zrób to, zrób tamto, a przyjdzie do Ciebie diabeł, na Ci na tylnie siedzenie i od tej pory będziesz mógł teleportować się do y, tych kofin. Nie, 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 była dosłownie, była dosłownie parodia y, creepypasta instrukcji, która kończyła się takimi słowami, że od teraz po przebyciu tych wszystkich trialsów możesz teleportować się do... Każdej trumny na świecie, ale twoje tak. kości są zrobione ze szkła. I to była parodia właśnie. Bo mult, nie, nie wiem, czy kojarzycie ten okres, że było naprawdę multum creepy instrukcji, które e, udawały, że są, tak. że są prawdziwymi rytuałami, które coś ci tam dadzą. To mnie tak, już tak chyba ominęło, jeśli mam być, ale ja... nie kojarzę. Jak ale jak na ja pewno to kojarzysz to... rzeczy no no typu, to... nie wiem, Bloody Mary albo DLM. Nie, LR no, no ten... to oczywiście, że tak, no no to, to, to jest klasyka. Nie? to no są to, stare, to jest... strasznie stare, wiesz, opowieści. No oczywiście, no to, to, to teraz wyobraź sobie coś takiego, ale. Trochę bardziej rozwiniętego i jeszcze bardziej udające, że to jest naprawdę. Była swojego czasu właśnie w okresie, kiedy powstawała fundacja, inna strona, która się nazywała The Holders. Była cała seria The Holders. Mhm. Jakieś jej pozostałości jeszcze są gdzieś na różnych stronach z creepypastami. Strona aktualnie nie istnieje, jest gdzieś chyba zarchiwizowana. Ich Discord chyba próbuje jakoś to odtworzyć. Ale holdersi działali na podobnej zasadzie co SCP. To znaczy, mieliśmy całą listę różnych obiektów, różnych przedmiotów, różnych strażników tytułowych, którzy strzegli jednego z 531 obiektów. Każda z tych opowieści właśnie rozpoczynała się słowami, że w każdym mieście, w każdej miejscowości jest szpital psychiatryczny, czy tam szpital, w ogóle jakiś taki ośrodek, udaj się tam zrób to, to, to i to, poproś o strażnika, nie wiem, jest strażnik nie wiem, czasu, mądrości, zimy, kiełbasy, jest strażnik kiełbasy dosłownie. Mhm. I musisz przejść przez jakiś szereg różnych tekstów, różnych mm, psychologicznych, fizycznych rzeczy, które potem doprowadzają cię właśnie do tego obiektu. I każdy, każdy z tych opowiadań kończy się że to jest kiełbasa, jest to obiekt 63 z 531, one nigdy nie mogą zostać połączone. No, i to właśnie działało na, na, na podobnej zasadzie co SCP. To znaczy, nie, nie że na podobnej zasadzie, tylko miało podobne schematy. Mm -hmm. Miało konkretne schematy, według których to powinno zostać napisane. I udawało, że jest prawdziwe przede wszystkim. Tylko jakoś nie, nie odbiło się szerszym echem, niestety. Może a za pamiętam, że. Mm, nie wiem, czy za wcześnie. Wydaje mi się, że po prostu to było aż nazbyt schematyczne. A, okej. Okay. Było ile, ile można zrobić opowiadań o tym, że idź to, zrób tamto, odpraw rytuał, a dostaniesz y, śmieszny przedmiot. No i ja to... To Daje się temat w pewnym momencie. Tak, tak. I Dla takich właśnie, co nie wiedzą, co to właśnie SCP, to może jeszcze dodajmy, że właśnie jest to tajemnicza międzynarodowa organizacja, także mają swoje filie w Polsce, właśnie zajmująca się badaniem i zabezpieczaniem i przechwytywaniem różnorakich nadnaturalnych obiektów, istot i zjawisk, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzkości, ale nie, nie zawsze oczywiście są groźne, bo mogą być też jakieś miłe i pocieszne. I każdy SCP często Na przykład czarna no, Tak. Darmowy, darmowy hak, żeby jeździć po mieście za frajer. Dokładnie. Uber zbankrutuje. Uberowcy go nienawidzą, bo mhm. poznał w jeden prosty sposób. I cóż, no i każdy SCP jest opisywalny jako taki indywidualny przypadek. Tak jak wspominałem, obiekt, istota, zjawisko... Które posiada swoje tam nadnaturalne lub niezwykłe właściwości, zdolności. Każdy obiekt musi zawierać szczegół szczegółową dokumentację, która może obejmować m.in. procedury zabezpieczenia, historię odkrycia oraz szczegółowe badania nad danym okazem. I oczywiście każdy raport jest utrzymany w takim naukowym. Tonie i ma naśladować rzeczywisty dokument badawczy, co tak naprawdę dodaje całości ta, takiego klimatu tajemnicy i niepokoju. Ten ton kliniczny jest jednym z filarów e, pisania jakichkolwiek obiektów SCP, co jest bardzo ciekawym kontrastem, kiedy spojrzy się na przykład na opowiadania SCP, bo oprócz właśnie tej, tej całej ogromnej, dziewięć już tysięcznej serii, listy obiektów SCP mamy też opowiadania, które tyczą się czegokolwiek tak naprawdę powiązanego ze światem SCP, czy z organizacjami, które się tam znajdują w tym świecie. I one potrafią być z kolei aż nazbyt na luźne, aż nazbyt humorystyczne. I też takie właśnie pozbawione tego tonu klinicznego. Więc tak, to... no bo to jest tak naprawdę masz, że tak powiem, tych mokrych snów fanfików też, że ludzie tworzą takie swoje pseudo Książki o, łamane opowiadania, za które czasem trzeba zabulić hajs i tak naprawdę bardziej to wygląda jak jakiś skok na kasę, niż faktyczna powiedzmy zabawa w te SCP i po, po prostu bije sobie fame, bo, bo coś jest klikalne. Więc myślę, że jeśli faktycznie y, sięgać po takie opowiadania, no to po jakieś takie sprawdzone, które cieszą się. Po prostu czytnością, bo są utrzymane w tym naukowym tonie, no bo. Znaczy nie, się... wydaje mi się, że źle, źle, źle zrozumiałeś to, co, to, co próbowałem przekazać. Znaczy, Jakby... mm -hmm. znaczy dokończ do, do do to ja potem dopełnię. Znaczy, wiesz co, chodzi mi o to, że przeglądając właśnie, jak mamy te wszystkie profesjonalne opisy i pojawiają się też te wszystkie opowiadania, no to faktycznie niektóre są. Według mnie, oczywiście utrzymane takim złym to nie tak jak wspominałeś, że mogą być jakieś zabawne albo jakieś y, mocno przekoloryzowane, po prostu nie oddające tego ducha powagi, bo, bo możemy powiedzieć, że to podejście do zbierania tych wszystkich zjawisk jest no, poważne i nie, nie miało y, żadnej takiej znaczy, zasady, ja wiem, w jest, jest ogrom opowiadań, bo też yy... Mamy podział na SCP-Wiki na parę takich podstawowych kategorii y, stron, które mamy, czyli na przykład, y, no, właśnie, obiekty SCP. Mamy opowiadania, które mogą, nie muszą być poważne y, mogą być horrorem, mogą być komedią, mogą być dramatem, mogą być romansem cokolwiek, tak naprawdę, w tym świecie jakby to też jest jak, na, jak najbardziej częścią, częścią strony, częścią tego świata. Mamy też Osobną stronę, osobną podstronę, osobną podlistę na obiekty joke, obiekty, które mają stricte być shitpostem i, i, i czymś zabawnym mają mieć y, początek, koniec, puente, mają, mają po prostu być zabawne. Co nie oznacza, że te normalne SCP, które, mm, które są na tych wszystkich listach podstawowych, nie mogą być zabawne, bo często i gęsto tak czy siak są. I wydaje mi się, że z roku na rok ta formuła się zmieniała. Tak, jak to wszystko się zaczynało w roku 2008, to były tylko i wyłącznie potworki zamknięte w tytanowej kapsule jakiejś i należy je karmić tyle razy i tyle razy, sprzątać im dwa razy na dzień, karmić ludźmi i uważać, żeby nie uciekły. Ale z roku na rok to się zmieniało, i teraz tak naprawdę nie mamy tylko i wyłącznie tych potworków pozamykanych w szafach, ale też pełnoprawne opowiadania, niektóre nawet będące. No, Obszer, będące obszerne, tak jak, jak jak jakieś, nie wiem, książki pełnoprawne. Nie pamiętam, ile stron ma najdłuższy obiekt SCP, więc nie wiem, po, po co o tym wspominam, nie chcę się tego googlować. W każdym razie, one potrafią być naprawdę długie. Ale jest parę takich zabawnych, które mm, są o wiele krótsze. Jeden z moich ulubionych ostatnimi czasy obiektów nazywa się None of us are blind, Joe, czyli że żaden z nas nie jest, nie jest niewidomy, Joe i basically to jest oh, story time to jest wiadomość z kosmosu która została przechwycona przez jedną z placówek SCP bardzo skomplikowany kod, zrobiony z kropek no i naukowcy stwierdzili, że dobra, pora odkodować co nam kosmici mają do powiedzenia przepuszczają to przez tysiące różnych algorytmów przez wszystkie znane języki przez wszystkie wymarłe języki jakieś kody, nie kody w pewnym momencie mają już takie, kurwa, nie no, poddajemy się, to to jest zbyt skomplikowane, kosmici jakby, no, nie, nie znamy ich języka. I wtedy stażysta stwierdza, że hej, a, a musieliście może, żeby przepuścić to przez, przez Braila po prostu? Naukowcy są jak, no nie no, no, no debil, no, no. przyszedł nowy i chce nam tłumaczyć, jak robić naszą robotę. Ale przepuszczają to przez Braila i okazuje się, że faktycznie to była po prostu wiadomość napisana Brailem, a mówiła ona Pomocy nic, kurwa, nie widzę. I, i to jest puenta, i jakby to jest bardzo krótki raport z bardzo konkretną puentą, jest zabawny, ale jednocześnie funkcjonuje jako obiekt SCP. I tak naprawdę to, czy coś zostanie na stronie, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od, od, od tego, jak społeczność zareaguje, jak społeczność to oceni. Co jest o tyle ciekawe, co zabawne, bo yy, ktoś kiedyś zrobił, administrator polskiej wiki zrobił bardzo fajny eksperyment, i zrobił raport, który się nazywa scppl Wstawił tam po prostu zdjęcie swojego kota, nic więcej i zostawił. I ludzie zaczynali to oceniać pozytywnie. Znaczy na początku zaczęli to oceniać negatywnie. Raport upadł, został zarchiwizowany, ale mhm. następnie, jakiś czas później, zanim ten raport został usunięty z powodu złych ocen, ktoś inny zrobił inny raport, który nawiązywał do tego już mającego być usuniętym raportu ze zdjęciem kota. A według zasad, o ja dobrze pamiętam, jeżeli jest jakiś raport, który nawiązuje do raportu, który ma zostać usunięty, on nie zostaje usunięty, tylko zostaje zarchiwizowany. Mhm. Tak więc zdjęcie kota zostało zarchiwizowane, ale w pewnym momencie ludzie stwierdzili, że nie no jednak nam się podoba, zaczęli to oceniać masowo pozytywnie, przez co raport Powrócił na oryginalną stronę, został przetłumaczony w cudzysłowie na inne wiki, między innymi, między innymi na oryginalną. No i to sprawiło, że yy, wybuchła naprawdę ogromna debata na temat tego, czy powinniśmy zostawiać zdjęcie kota jako raport, nawet jeżeli jest bardzo pozytywnie oceniane przez społeczność, przez, przez czytelników. Tak więc, to nie jest tak, że, że to jest y, społeczność, która ma cały czas kija w dupie i, i jest, y, prawda, cały czas poważnie, cały czas jest ten ton kliniczny. Czasem jest po prostu zdjęcie kota i tyle. Rozgadałem się, przepraszam. Nie, no bardzo dobrze. Nie, nie bardzo dobrze. <grym> to, to tak. Yy, ja powinienem ja podcast sam ze sobą zauważyć. <grym> Jeden człowiek. kanał tam. na YouTubie. Faktycznie. Właśnie, to propos zbierania zdjęcia kotków, no to yy, Fundacja właśnie klasyfikuje wszystkie swoje yy, okazy według różnych poziomów yy, trudności ich zabezpieczenia i potencjalnego zagrożenia. No i tak istnieje kilka takich podstawowych klas, no to wiadomo, ten poziom pierwszy, no to to jest safe, czyli łatwe do zabezpieczenia. Anomalie są bardzo dobrze zrozumiałe, przewidywalne i nie wymagają skomplikowanych procedur przechowywania. Jak dobrze mm. pamiętam, między innymi pigułka, tak, która po prostu leczy, jak ją po połkniemy. Dobra, to, to teraz to jest, jakby opisywanie tych klas, to jest wielki test dla ciebie. Opisz, opisz resztę, opisz resztę. Opisz, to pan tak. jest znawcą, pana zaprosiliśmy. Pana. Nie no, tak, tak, ale jakby ciekawi, ciekawi mnie, jak, jak zdefiniujesz pozostałe dwie, te podstawowe. Znaczy, jeśli będąc... Jest dobrze, póki co jest bardzo dobrze. Jeśli pozostając jeszcze w tych temacie, tych safe, tak, czyli bezpiecznych, no to ja bym powiedział, że to są po prostu przedmioty, postaci, osoby, anomalie, no, które po prostu nie wpływają na, na nas żaden negatywny sposób, bo mamy też e, tego e, on się nazywał e, to był żelkowy ludzik z galarety tak? Aha. 999 jak dobrze tak. pamiętam że łagodny cudowny, galare, tak, galaretkowaty tak. cosiek, który wywołuje u ludzi i innych zwierząt, innych zwierząt ludzi i <laughs> Innych e, Tak, szczęście i radość. E, Lekarstwo na depresję. Jest Cudowny tak. pomysł. Wspaniały jest. Można powiedzieć, że to taka nasza kapibara, że ona przychodzi i ty ją głaszesz i jak rękomo odwróciłeś w ogóle. Tak. tak, dokładnie. Ja bym to powiedział, że to są po prostu obiekty, które wzbudzają w jakimś stopniu u nas sympatię, nie wywołują żadnego zagrożenia i po prostu. Jest, bo jest i tyle, i nie myślimy o tym jakoś szczególnie. Mm -hmm. eee, no to drugi, teraz żeby to wymówić, dobrze. Eukulit? Euklid? Euklid. Euklid. Euklid, tak. Okej, okay, dobra. Nie, nie zdaliście egzaminu. Czego? <laughs> nie, znaczy Karmie nie, język. to też wymowa whatever, wymowa tak naprawdę co do tej. Yy... Wymowy ludzie się kłócą od, od miliona lat, ale to, to, to nie, ma, nie ma szczególnego znaczenia, więc jakby większość, większość osób wymawia to yy, po prostu Euclid. Jako, A, no to jeszcze inaczej. No, Ale Euclid od Euclidesa wydaje mi się, że też yy, na... na... Znaczy logiczne to jest, nie? Tak, tak. Tak, tak, tak mi spo, wydaje. Wyda, wyda, wydaje się być tutaj yy, najlogiczniejszą rzeczą. No, ale dobra, kontynuuj, kontynuuj. No to, to możemy jako te mniej przewidywalne, wymagające bardziej tam zaawansowanych procedur zabezpieczających. No to 1.7.3, tak. 1.7.3 się do tego załapał, który musi być pod stałą obserwacją, a ich zachowania też nie są w pełni zrozumiane, lub mogą zmieniać się na, z powodu jakichś tam warunków przemieszczenia czy czegoś. No i mówię, no, wszyscy prawdopodobnie kojarzą właśnie, że z tego poziomu no, to jest ten 1.7.3 i z już najbardziej chyba legendarnej gierki, tak, Containment Breach. się tak naprawdę zapoznali z tym tworem, bo gierka swego czasu przecież miała gigantyczny boom mm -hmm. na YouTube. Moja osobista opinia, nie wyszła do tej pory lepsza gra od Containment Breach, jeżeli chodzi o SCP. I nie, nie wiem, czy to jest kontrowersyjna opinia, ale tych gier jest multum. Ostatnio wychodzą coraz bardziej jakościowe i coraz lepsze i takie, które faktycznie e, oddają, że tak powiem, klimat i, i starają się, no, no po prostu do, 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 dobrze oddać to, czym SCP jest. Ale według mnie, tak czy siak, SCP Containment Bridge pozostaje królem w tym wszystkim. A co sądzisz o symulatorze schodzenia po schodach? <laughs> no to jest. To jest jedna z pierwszych gierek, które chyba w ogóle powstały, jeżeli się nie mylę kurczę, no jak na pierwsze doświadczenie to nie jest zła rzecz. Nie? W 2012 roku jakbym odpalił taką gierkę, to bym się pewnie zesrał ze strachu, nie? No, no creepy creepy shit. No ale wtedy też Slender D8 Pages było straszne, więc mm, i Slender tak naprawdę dalej o sobie daje znać, ponieważ ostatnio remake się. Ukazał na chyba Unreal Engine 4. Gra, gra strasznie w ogóle z tyfiasta. Nie mówię o tej e, indie wersji, tylko tej bardziej profesjonalnej, która miała ten swój budżet. Mhm. Ale no, Ale w sensie standardy Arrival, tak, która miała tam fabułę i w ogóle. Tak, tak. Mhm. I uważam, że to był Ciekawe już. Ciekawy przerod... Uważam, że to był już przerost formy nad treścią, ponieważ. Ludzie płacili tak naprawdę za coś, co było za darmo, tylko miałeś lepszą grafikę i większą mapę, bo całe Clue tak naprawdę opierało się na tym samym. A tak naprawdę... Czyli mówimy o tej samej grze na pewno? Da, Rival. Mhm. Znaczy, no, okay, no, no, no. Mieli, mieliśmy, że tak powiem... Jak dobrze pamiętam, Bo... większą bardziej fabułę, tak? Tak, tak, tak. Generalnie to, to, co ja ogarnąłem dopiero po fakcie, po latach tak naprawdę, to Slender The Arrival było, było pisane przez twórców Marble Hornets, czyli serii internetowej, która tak naprawdę rozpoczęła boom na, na Slendermana. To chyba nawet przed powstaniem The Eight Pages. Kojarzycie Marble Hornets? No, tak, super. no to klasyka. Super, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uch. Przyszybałem przez chwilkę. No, ale y, tam Troy i Joseph bodaj, bodajże y, pisali fabułę do The Arrival, więc dopiero, dopiero po fakcie jakoś mi tak to kliknęło, że fajnie, że Blue Isle Studios po prostu wzięło ludzi, którzy rozpropagowali tę serię i wcisnęło ich do, do takiego projektu, żeby, żeby to dalej kontynuowali. Przy czym wydaje mi się, że no, Target mógł nie być po prostu ten sam, co Target The 8 Pages, bo The 8 Pages zostało e, rozpromowane przez, nie wiem, jakich PewDiePie'ów i innych let's playerów, którzy grali tak. na YouTubie w to. Zostało, I zostało dla mnie przez to strasznie rozwodnione, y, ponieważ y, miałeś ten zalew z tego, że zagrajmy w 8 kartek i, mm -hmm. i, i cały ten czar, że tak powiem, od Czerpania z tego fanu pryska, bo gapiłeś się tak naprawdę w monitor, jak ktoś mocno scenicznie, po prostu, że mordę, bo jakiś kanciasty obiekt stoi za tobą, bo mi się gapi, ja tobie ekran śnieżę. że nie mówię, że to było złe, bo to faktycznie jeżyło kark. kark mhm. włosy Trochę tak, na ale karku. to niczym nie różni się. Praktycznie od tego, co później było z Five Nights at Freddy's, tego co y, lata temu, znaczy, już lata, y, było z Poppy Playtime, te wszystkie gry y, indie, czy też nie indie, y, horrorowe, które tak naprawdę no, no, celują trochę w y, młodszego odbiorcę. No i, no i ja pamiętam, jak ja, no ja ile miałem wtedy lat? może z 10? Jak to wszystko wychodziło? No to wiesz oglądanie tego na YouTubie to było, było fajne przeżycie. No i dla, dla, dla wielu osób właśnie tego typu horrory to, to jest dzieciństwo. Nie? One teraz wspominają, że kurde, no ja się wychowałem na tym, ja się wychowałem na Sendermenie. To, to, to wydaje mi się, jest cała magia w tym wszystkim. I teraz łatwo jest nam patrzeć na to z góry albo jak na no jakiś takie cheap entertainment. No ale mimo wszystko byli odbiorcy, którzy brali to na poważnie i dla których to, to, to jest jakaś część większa. Myślę, że myślę, że za parę lat. Będziemy mieli falę osób, które będą wspominały z jakimś rozczuleniem Poppy Playtime, Garden of Banban czy Skibidi Toilet. Nie? Będzie coś takiego. I to jest tak samo przerażające jak, jak, jak to, że no, poprzednie pokolenia też w podobny sposób patrzą na no, osoby, które wychowywały się na, na innych rzeczach, które mogły się wydawać im klingeowe. Jest w tym cząstka prawdy, chociaż yy, jeśli Michael Bay zrobi skibi Toilet live action, mówi: Jestem kupiony. Ja w to kurwa nie wierzę, ale to, czy to było naprawdę faktyczne ogłoszenie? Czy, bo ja też, też widziałem ten post, że Michael Bay ma robić. Ale i to było podane przez. Yy, było coś takiego? Kontro, to, e, e, tak. Ja liczę I, na to, że to jest fake. Wiesz co? Film Web to podał dalej. A IMDb, czyli tak naprawdę najbardziej taki znany film Web. też widzę, kurwa. Variety zrobiło artykuł o tym. Forbes zrobił artykuł. Co jest? Forbes zrobił. Into cinema, czekaj, aż muszę zobaczyć szybko. We are absolutely in the talks right now, both on the television side and the earliest conversation right now on the film side, Goodman said, but it's not a be all and for us. And all for us. Mam Nie kurwa, sądziłam, że kiedykolwiek nie. na Forbeską przeczytam, co to jest z Toilet. Wow! <grym> o kurwa. Przerwijcie oh symulację, przerwijcie symulację. Nie, te, teraz się zaczyna dobry teraz się po prostu zaczyna ten ciekawy moment. Teraz się zaczyna. Z, zglitchowało akcja. się coś, słuchajcie, chłopaki. Ja, ja chcę, żeby Harrison Ford zagrał z Toilet. Którego, bo tam było ich XY, nie? Wiecie co jest śmieszne? Że gdyby faktycznie chcieli zrobić film z Kibili Toilet, jakby to całkowicie hipotetyczna sytuacja, no. to musieliby mieć prawa nie tylko do konceptu z Kibili Toilet, ale tak naprawdę do franczyzy Half-Life'a. Bo przecież to jest robione tak. w Garry's Modzie czy tam w innym SF SFM no y tak. i te wszystkie asety to są asety stricte walwowskie, Half-Life'owskie. No jakby główny ten antagonista ze SkippyD Toilet, nie pytajcie skąd wiem. W sensie, zmusiłem się kiedyś, żeby to obejrzeć na, na, na streamie, i uważam, że to było przeżycie, które pozostawiło mnie z dwiema szarymi komórkami w przeciwieństwie do trzech, które miałem wcześniej. Um, no jakby głównym antagonistą tam jest przecież g tak naprawdę, jakby model g mhm. z głową wystającą z toalety. Więc to jest crazy. A co to jest tak samo... i tak Toilet dzieje się w świecie hal Half-Life'a. Niewykluczone. Co ten, jeśli czy... Skibidi Toilet to tak naprawdę projekt Valve, który jest zrobiony od X lat i tak naprawdę to jest podbudówka pod Half Life 3. No? Może wiecie, oni mówią, że, ha, robimy film o Skibidi Toilet i nagle zostanie wyprodukowany, przychodzicie do kina, przez pierwsze 5 minut oglądacie yy, toalety i w ogóle, potem nagle czarny ekran i trailer. pojawia się. Nie, 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 właśnie nie trailer. Pojawia nie? się plansza tytułowa Half Life The Movie. Coś podobnego chcieli Bam. w ogóle zrobić Ryan Reynolds i Hugh Jackman z Nowym Deadpoolem. Coś Chcieli zrobić komedię nieistniejącą, taką naprawdę chujową, niskobudżetną, taką absolutnie głupią komedię o mhm. dwóch policjantach, którzy... No i tam był jakiś quirk śmieszny, że hi haha, hi ha, nie wiem, jeden z nich nie, nie mówi, drugi nie widzi, coś, coś takiego. Yy, I podobno chcieli właśnie to wypuścić do kin, ale po pięciu minutach cut to black i Deadpool and Wolverine miało się pojawić, ale z jakiegoś powodu zrezygnowali z tego pomysłu. To, to, to Niech jest nie przyszedł film. To jest taki podobny zabieg, był zastosowany jak tą duologię kina Grindhouse nakręcił Tarantino z Rodriguezem, że film właściwy był poprzedzany fake trailerami filmów, które nie istnieją i zapraszają właśnie Widzów do kina, między innymi no, Macheta, tak yy, mhm. powstał, ale też y, na przykład była jakaś parodia Elzy Wilczycy y, z SS, że ona faktycznie była nazistowskim wilkołakiem, i ludzie to łykali, i faktycznie chcieli później, żeby z tego powstał faktyczny film. Więc kto wie, może kiedyś przekonają chłopaki i powstanie z tego faktycznie jakaś pełnometrażówka. Myślę, że. Po tym, jak Deadpool został dobrze przyjęty, mogą mi dostać zielone światło na to. A tak w ramach ciekawostki, to jest ten świeżo po Seansie, właśnie trójki, bo byłem wczoraj w Kinie. To już jest chyba taki moment, że można spoilerować, jakby już, już minęło wystarczająco tak, dużo minęło, tak. czasu. Tak, tak. Osobiście nigdy nie byłem jakimś wielkim, gigantycznym fanem Deadpool'a. Poszedłem głównie, no bo Hugh Jackman, jako Wolverine, on był stworzony do tej roli i strasznie morda mi się cieszyła, gdy go widziałem jeszcze raz w tej e, e, roli, można powiedzieć, że znowu pożegnalnej. E... Trochę tak. Nie, wydaje mi się, że to nie było po, pożegnalne, to było bardziej ten cały film, to jest przecież homage do, do wszelkich filmów Foxa superbohaterskich, które nie wypaliły, nie, nie przeistoczyły się w franczyzę, albo po prostu miały taki, a nie inny koniec, no chociażby Blade. Nie, no, mi się morda ucieszyła, jak zobaczyłem Blade'a. Jak Dark. pojawił się Chris Evans, który, no myślimy, że kapitan Ameryka, ale nie, ja, ja zobaczyłem go i miałem takie, nie, to będzie Jones z fantastycznej czwórki. to jest ewidentnie that's him, that's him. I wiesz, osoby, które, to jest film dla osób, które wychowywały się na tych wczesnych, foksowskich yy, superbohaterach. Brakowało tylko zielonej latarni z Ryanem Reynoldsem, ale to już by było tu far. Um, poza tym on, on już został sprawiowany we wcześniejszych deadpoolach. No ale właśnie, Blade, Elektra, Gambit, no i, no i ta babka z Logana. Like, no to. Weapon X, tak, i też dużo osób nie chwyciło, ale. Jak oni pojawiają się na tej pustyni, to Sabertooth się pojawia, i to jest aktor, który grał go w pierwszej części X-Menu w tak, ogóle. Tak. Pojawił się dosłownie na minutę, ale no, kto miał wiedzieć, ten wie, nie? Tak, tak. No, znaczy, ty, 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 wiesz, kto mnie wiedzieć ten wie, jakby Deadpool dosłownie wykrzykuje. Hej, to jest Sabertooth, twój yy, brat, twój Nemesis. Yy, ostateczna walka, nie? On się tak hypuje przed tą walką. Jakby Deadpool jest zajewistym przekaźnikiem między widzami a, a tym, co, co, co oglądają. Jakby on odzwierciedla tak naprawdę widza. On tak samo się hypuje, tak samo reaguje. Mam wrażenie, że Deadpool to jest po prostu jakby te wszystkie żarty, które tam pojawiają się w tym, w tym filmie i w ogóle w filmach Deadpoola, to jest wzięcie opinii, rzucenie jakiegoś tematu w internet, zobaczenie jak dużo osób opowiada się po jednej stronie i po drugiej, wzięcie tej bardziej popularnej opinii, zażartowanie sobie z tego no i wtedy wiemy, że większość jest zadowolona. Nie jak po prostu darcie, darcie łacha z Disneya, z Marvela, no to jest, jeżeli ktoś miałby się z tego śmiać, to nikt, nikt inny jak Deadpool tak naprawdę. To jest idealna postać do tego typu rzeczy. Albo, nie wiem, dosłownie tego typu łamiące łom, łom, czwartą ścianę wstawki jak o mój Boże, to jest ten gość z Loki'ego sezon pierwszy odcinek piąty? I love that kind of shit. Czy to łamanie czwartej ściany jest genialne i myślę, że film by wiele stracił, jeśli by tego nie było. No nie no, to to, to jest przecież... Tak naprawdę podstawowa rzecz, z którą ludzie kojarzą Deadpool'a. No, Deadpool, tak, to jest ten tak, projekt, tak. który gada do, do czytelników komiksu. No, tak, ja pamiętam, że. Na ja zanim yy, on zabił, zabił siebie w, w pewnym momencie, jak, jak Ryana Ryan, Ryan, Ryan Reynoldsa, jak czytał yy, scenariusz do Zielonej Latarni, to po, po drugiej części, w stanie po napisach, to było mega zabawne. Ale ja tak naprawdę, zanim w ogóle były filmy o Deadpoolu, była przecież gierka o Deadpoolu. Była, 2013? Jakoś tak? No, nie, nie odbiła się jakimś większym echem, ale pamiętam, że jak siedziałem w tym swoim takim ciągu oglądania, oglądania gameplayów, właśnie chyba PewDiePie robił e, serię z Deadpoola i tak mnie jakoś to wzięło i, i parę lat później chyba sobie to ograłem. Faktycznie nie jest to najlepsza gra, ale humor ten Deadpoolowski tam, tam istnieje, tam thrive'uje, że tak powiem. No, a gra teraz osiąga spore, ładne sumki, bo film wyszedł i nagle wszyscy chcą zagrać, a... Oj nie, oj nie, nie osiąga, wiesz temu, Nie ma ani jednego sklepu internetowego, który... Znaczy, znaczy... Ja za... mówię o rynku wtórnym, nie? Jakieś eBay... O nie, Allegro. absolutnie, tak, 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 jeżeli chodzi o płytki, tak, ale wydaje mi się, że to częściowo na pewno przez hype z filmów, ale częściowo dlatego, że to jest po prostu abandonware, jakby mm, to są ostatnie kopie, jedyne kopie Deadpoola. Już więcej nie będzie. Najprawdopodobniej. Chyba, że ktoś wykupi prawa i nagle stwierdzi, dobra, wznawiamy. Jak chcesz sobie pobrać Deadpoola, to po prostu pobierasz z Internet Archive, bo to dosłownie jest Abandonware i, i wiesz, nikt, nikt nie ma chyba do tego... Nie wiem, nie wiem, kto ma do tego prawa aktualnie. Na pewno po prostu możesz sobie za darmo ściągnąć i jakby nikt nie zrobi ci za to problemów. Co jest... Nie wiem, czy przykre, ale na pewno fajnie by było, jakby zrobili... Znowu jakąś gierkę o Deadpoolu. Myślę, że to jest, to jest akurat medium, w którym Deadpool by bardzo dobrze sobie radził jako postać. No, jeszcze jakby był budżet lepszy, to na pewno by to. I do... To znaczy, to, 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 nie jest tak, temat, że... nie? to nie jest tak, że. To nie jest tak, że Haymon Studios nie miało dobrego budżetu, bo oni mieli spory budżet, tylko się po prostu potem nie zwrócił, niestety. O ile ja dobrze pamiętam. No, A, ale kurczę. Jakieś zboczyliśmy z tematu bardzo. Właściwie miałam y was zapytać, czy myślicie, że SCP Deadpool to pod jaką klasę by podszedł, bo jeszcze jednej na pewno nie omówiliśmy. Jakaś niestandardowa, jakaś ezoteryczna. Wszystkie, generalnie większość anomalii, które są jakkolwiek meta, mają jakieś ezoteryczne, dziwne klasy, które wychodzą poza schemat tych trzech, ale to już wychodzimy trochę poza. No tak, bo, tak, bo jeszcze nie powiedzieliśmy nic o trzeciej, słuchajcie. Tak, 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 i trzeci... To czyli jest keter. keter. Tak, czyli niezwykle trudne do zabezpieczenia, są niebezpieczne, nieprzewidywalne lub niewyjaśnione. Albo wszystko ponieważ... na raz. Albo wszystko naraz. Stanowią zagrożenie dla ludzkości i wymagają wielu procedur, żeby je zabezpieczyć. Z tych takich SCP, no to, co mi pierwsze wypluło, jeśli szukamy o keterze, to jest SCP 682, czyli Niezdolny do zniszczenia. Tak, Niezniszczony. Który próbuje non-stop uciec i tak naprawdę zabija wszystko, co napotka na swojej drodze. I dobra, to, to teraz mogę, mogę Wam powiedzieć, A, o przepraszam. Znaczy, myślę, że jeśli mówimy o tych wszystkich obiektach klasy Keter, no to one spotykają się, myślę, z. Jedną z takich największych ciekawości, bo ciągnie nas do tego, co najbardziej niebezpieczne, nieopisane, niewyjaśnione, ponieważ no, zawsze ta, ta największa nutka tajemniczości potrafi najbardziej rozpalić wyobraźnię. No ale proszę, proszę, co, co byś chciał nam powiedzieć? Doktor Pio mówi: Niestety oblałeś egzamin, ale. Tak, tak, tak naprawdę, jakby charakterystyka jest dobra. Charakter, jak najbardziej ładnie opisałeś, o co mniej więcej w tym chodzi. Ale wiele osób, mam wrażenie, że większość tak naprawdę, charakteryzuje te klasy w dość mylny sposób, że no, safe, no to one nie stwarzają zagrożenia. Euclid, no stwarzają lekkie zagrożenie. Keter, no bardzo, bardzo groźne obiekty. Co jest w sumie sprzeczne z tym takim core opisem, jakie jest na stronie i to, 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 jak one są klasyfikowane. Jakby tak naprawdę wystarczy to jedno zdanie, które zawsze mówiłeś na, na samym początku, czyli safe, bardzo łatwo zabezpieczyć, Euclid, 50-50, średni poziom zabezpieczeń, Keter, ciężko jest je zabezpieczyć. I tak naprawdę to tyle. Tak naprawdę tyle wystarczy, bo te poziomy właśnie zabezpieczenia, te klasy obiektów skupiają się tylko i wyłącznie na tym, jak ciężko jest je zabezpieczyć. Potem Ludzie na Wiki stwierdzili, że dobra, a może zrobimy klasy bezpieczeństwa, czy poziomy zagrożenia, przepraszam. I poziomy zagrożenia są kolorami sygnalizowane od białego do czarnego mhm. i one właśnie wskazują z kolei, jak niebezpieczny jest obiekt. Ale generalnie to też często właśnie idzie w parze. Stąd jest to, to mylne przekonanie, pierwsze, bo no, jeżeli coś jest ciężko zabezpieczyć, no to zazwyczaj jest agresywne. Ale zdarzają się obiekty, które ciężko jest zabezpieczyć, ale z kolei tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem, po prostu teleportują się, nie z własnej woli. Jest SCP-579 chyba, to jest skoczek międzywymiarowy, który mimowolnie skacze między różnymi liniami, liniami czasu i wymiarami. No i on tego nie kontroluje. On chyba albo Euclid, albo Keter. Mhm. Coś w tym stylu. Generalnie taka, jeżeli chodzi o humanoidy, podstawowa zasada jest taka, że każdy świadomy humanoid to jest co najmniej Euclid. Da się z nim dogadać, albo ma jakąś tam świadomość, no to jest to co najmniej Euclid. Ale możemy mieć na przykład bombę atomową, która jest w stanie rozpiżyć cały wszechświat, bo jest w jakiś sposób anomalna, no ale ponieważ da się ją zabezpieczyć, zamknąć jeżeli jej nie odpalisz, to się nic nie stanie, no to jest klasy bezpiecznej. Nie? Więc to... No tam są jakieś takie śmieszne niuanse. Plus mamy jeszcze ogrom różnych klas ezoterycznych. Pierwszą klasą ezoteryczną, yy, która wyszła yy, jest albo Taumiel, albo Apolion. W ogóle, fun fact. Keter, Taumiel i parę innych nazw bierze się z kabały, z drzewa życia, czy tam drzewa śmierci. Mm -hmm. no właśnie, Apolion to od Boga tak. Apoliona, tego co, co kojarzę. Mhm. Mm nie, o, tak? A może? Polena, Apoliona, chyba mi się to A, Apolin, Apollo. No właśnie, Czekaj. mi się to skojarzyło z tym. Pisałem Apolion, pierwsze co mi wychodzi to Abaddon, postać biblijna. Ja, no, no w każdym. A, greckim ekwiwalentem Abadona jest Apolion. No jakby mamy wiele różnych interpretacji. Zazwyczaj to, to tyczy się jakichś demonów, jakichś takich y, istot tego typu, y, albo właśnie Kabała. Stuff like that, ale właśnie Taumiel to na przykład obiekty, które pomagają zabezpieczyć inne obiekty, a Apolion to obiekty, które może i da się zabezpieczyć, ale nieuchronnym jest, że kiedyś zniszczą świat albo już zniszczyły świat. Mm, tak, czyli są po prostu w chuj niebezpieczne. Jest mm. coś takiego jak test pudełka, żeby sprawdzić, jaka klasa najlepiej pasuje do danego obiektu. Jeżeli włożysz obiekt do pudełka i nic się z nim nie dzieje, to jest to najprawdopodobniej obiekt klasy bezpieczne. Jeżeli włożysz do pudełka ten obiekt i on ucieknie, to najprawdopodobniej jest on klasy Euclid. Jeżeli włożysz go do pudełka i na pewno ucieknie, plus zrobi harmider dookoła, no to, to to jest keter. Jeżeli zniszczy pudełko cały świat i wszystko dookoła, no to Apolion. A jeżeli obiekt jest pudełkiem, no to z kolei Taumiel. Jest jeszcze milion różnych innych klas obiektów, które sporadycznie są używane albo są tworzone na, pod, na potrzeby jednego konkretnego raportu, no ale to nie ma sensu ich wymieniać, a również ich nie pamiętam, więc to jest wymówka, no, żeby ich nie wymieniać. No mi tylko może dodam, że mignęło, że jest jeszcze że kategoria zneutralizowane. O, tak. E... Zneutralizowane, Który... zrozumiałe. Jest y... Nie wiem, czy to jest zneutralizowane, czy zrozumiałe, ale jest jeden obiekt, który jest po prostu konceptem tego, że świat kiedyś był czarno-biały. I to, że kiedyś było czarno-białe zdjęcie, to nie dlatego, że technologia taka była, tylko po prostu cały świat był czarno-biały. I potem wydarzyło się coś, co sprawiło, że świat nagle stał się kolorowy i fundacja musiała po prostu wymazać wszystkim pamięć. I teraz nikt nie pamięta po prostu o tym, że świat był czarno-biały. I to jest chyba obiekt zneutralizowany. Cholera, kiedyś za, za dzieciaka, jak oglądałem czarno-białe filmy, to myślałem, że świat był czarno-biały kiedyś. Myślę, że każdy tak miał chociaż przez chwilkę. Yeah. Więc może z tym jest ziarno Coś prawdy. To może być. A, drogi Pio, gdybyś mógł wymienić, podzielić się z telewidzami twoimi ulubionymi SCP, to kogo byś wytypował? Ojeja, to jest zawsze najcięższe pytanie. Zawsze jak ktoś mnie pyta e, moje ulubione SCP... To jest, to jest jedno z tych pytań, to jest jedno z tych pytań, yy, jak, jak widzowie ci zadają, typu kiedy film, albo albo jakie jest twój ulubiony tak, CV. Tak. Jakby, to za, zawsze tak. bardzo, bardzo, bardzo urocze pytania, yy, Ale czasami jak, jak pytają mnie o to, jakieś właśnie dzieciaki, to wymyślam specjalnie jakiś obiekt, który wiem, że na pewno nie znają i będą musieli przeczytać nie i będą musieli zagłębić się. Bo w większości. Mm, oczekują odpowiedzi typu, no nie wiem, no lekarz plagi, albo. 173. Właśnie chciałem powiedzieć, że Aha. lekarz plagi się nie liczy. <laughs> no okej, okay. no to w takim razie SCP-5999. This is how I died. To jest bardzo ciekawa historia, która łączy tak naprawdę dużą, dużą część dziedzictwa fundacji. Ona skupia się, jak może nie spoilerując za bardzo, skupia się bardzo na metakonceptach, na właśnie przełamywaniu czwartej ściany, a w sumie chuj, zaspoileruję wszystko. Mm -hmm. y ono nawiązuje do takiego jednego SCP-001. Ja to chyba już kiedyś spoilerowałem na kanale, nie pamiętam. A chuj wie. No w każdym razie y jest takie jedno SCP-001, autorstwa mm, doktora Słona, który jest też, jak się okazuje, w ogóle faktycznym pisarzem, jakby to, to nie jest tak, że on przyszedł sobie do internetu i zaczął pisać rzeczy, nie, on po prostu wydawał książki i stwierdził, że o, fajna społeczność, idę tutaj też pisać. Co, co jest według mnie ciekawą triwią, ale w SCP-001-Słona fundacja odkryła, że jest napisana, że jest fikcyjna. Odkryła istnienie autorów i stwierdziła, że dobra, trzeba wynaleźć sposób, żeby zabić autorów. Wynaleźć środek memetyczny, który, który ich zabije. I właśnie SCP-5999 w bardzo ciekawy sposób, trochę wyprowadzając czytelnika w pole, jakby zwadzając go w różne inne y, niepowiązane historie, doprowadza właśnie do tego czynnika memetycznego, który ma zabić, w cudzysłowie, czytelnika. Czyli w dużym skrócie, 5999 to coś, co cię zabija. Jakby ciebie, jako, jako czytelnika. Jakby kanonicznie jesteś martwy po przeczytaniu tego, czegoś takiego. Co by dużo tłumaczyło, bo od paru lat jakoś nie, nie czuję się w, w środku żywy. Um, ale Ten tak. numer to kłopoty. Dokładnie. E, chciałem sobie zażartować, że moim ulubionym SCP jest mój, który napisałem, ale myślę, że to już by było tłumacz. Ale jakbyście chcieli obczaić sobie coś polskiego, to SCP. Kurwa, nie pamiętam teraz, jaki to był numer. Mm. 135? Nie. Dobra, nieważne. No w każdym razie, jaki któryś tam jest mój. Musicie przeczytać wszystkie. <laughs> Musicie po prostu wszystkie przeczytać na polskiej wiki. Ja też powinienem, bo trochę sobie trochę się trochę zabarłożyłem w ostatnich miesiącach i nie jestem na bieżąco. No tak, a społeczność w dalszym ciągu się rozwija. A to jest w ogóle ty... fenomen, nie? Tak. No dla mój... mnie szokujące jest to, że mamy już dziewiątą serię, nie? Mamy ponad 8 tysięcy tysięcy raportów. Crazy. I was crazy once. You lock me in a room. A rubber room? A rubber nie, nie róbmy tego. Nie róbmy tego. <laughs> Dobra. A, a jakie są Wasze ulubione? SCP? No właśnie, nie chciałem tu. No. To jest dobre pytanie. Ja mam strasznie duży sentyment do SCP-999, ale właśnie dlatego, że on jest po prostu inny. I jest po prostu strasznym słodziakiem. I pamiętam, że tam był motyw, że on był właśnie wykorzystywany do uspokojenia Boże, który to był SCP. 682 tego właśnie tak tak, tak tak, 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 dokładnie. I nie wiem, wydawało mi się zawsze przeuroczym pomysłem w tym właśnie zalewie tak naprawdę często niepokojących postaci, mm -hmm. że jest po prostu sobie taka wesoła galaretka, przy której jest ci miło. I. Trochę inne po prostu, więc wydaje mi się, że tak, że 999 jest e, cudownie uroczy. 999 chyba... jest genialnym kontrastem generalnie. do Tak, tej jest tej cudowny, tej jest po prostu cudowny. To jest I... tak fajne, fa, fa, fajne przyłamanie konwencji. Tak, na przestrzeni lat fajnie go ludzie dekonstruowali, bo w jednym z opowiadań sugerowane jest, że 999 jest e, ostatnim siódmym dzieckiem Boga, który się nazywa szkarłatny król i chce zniszczyć cały świat, i tak dalej, i tak dalej. I mhm. że jak 999 dorośnie, to zabije szkarłatnego króla, czy coś w tym stylu, swoją miłością. Tak, bo on jest I, taki kochany. I to jest genialne, bo to jest na wyższy poziom podniesiona właśnie ta relacja między tym jaszczurem, czyli stworzeniem, mhm. które absolutnie nienawidzi wszystkiego, tak, a, tak, a, a czymś, co kocha wszystko dookoła i sprawia, że wszystko jest lepsze. I to zostało wyniesione na jeszcze większy kosmiczny poziom. I to jest, mua, po prostu Czewskis. No, także tak. Ja, moje, dla mnie SCP-999. A, a twoje stanowe? jaki jest twój ulubiony? Jak mówiliśmy, nie liczy się e, doktor Plagi, który jest wspaniały. Strój doktora mam w szafie. Ze skóry. E, Damn. Chcę to zobaczyć. Dem, Prosimy wstawić zdjęcie na tego, na podcast. Będzie, nie wiem. Na tylko wiatraki. Tak, a jak zasubskrybujecie podcast, to dostaniecie zdjęcie też. Nie, nie pokazujcie im. Widzowie nie mogą widzieć. A, dobra, w sumie racja, w sumie racja. A, to, jest, to musi być zablokowane za jakimś paywallem, tak, patronitem. czy tak, czymś tak, innym. tak, tak. Ale jakbym miał tak wrzucić? No Onlyfans, to... z Onlyfansem. I cyk, demonetyzacja. Nie, że towar, robimy na tym. A jakbym miał tak Zobacz. powiedzieć, no to on między innymi nazywany jest antymemem, antymem055, czyli... Nie kojarzę, nie wiem o czym mówisz. Obiekt, którego nie można opisać i go zapamiętać, że gdy na niego spojrzymy, nie, nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie, jak on wyglądał. A był takim, prawda? Hmm, chyba, że to jakaś głupia wstawka, ale... <laughs> Jest w notatkach tak Ja wiem, ja sobie jaja robię, bo właśnie no tak. o to chodzi, że no, nie można go zapamiętać. No tak. I to jest, za każdym razem jak ten obiekt pojawia się gdzieś na forach czy gdziekolwiek, to wszyscy są jak, jest taki obiekt? Przecież nie ma, nie ma, nie ma czegoś takiego. What the fuck? Zer mam, mamy w ogóle 055? Tak, więc też jest... Zostaliśmy, zostaliśmy strolowani generalnie. Tak, już jest got trolled. Specjalnie oh, powtórzyłem no. się drugi raz. O nie, o nie. <śmiech> <śmiech> nie, ale to mega, mega dobry wybór też. Opowiedz dokładnie a, o co chodzi. Yy, no cóż, nie mogę go opisać, bo nie wiem jak wygląda, a jak wpiszecie i wyszukacie, to i tak nie będziecie wiedzieć, bo przecież coś takiego jest, czy nie. Taki no paradoks, tak? Że jest, ale go nie ma. Można powiedzieć, że to pod y, Schrödingera po części, że jest i nie ma. FCP Schrödingera. Tak, ponieważ y, możemy go tak naprawdę opisywać na milion sposobów i żaden ten sposób y, wygląd, opis nie będzie y, prawdziwy czy tam dokładny, ponieważ no, nie, nie da się tego zweryfikować i myślę, że on taką stanowi bazę do Pobudzania swojej wyobraźni, bo tak naprawdę każdy może go wykreować w swój własny sposób, co dla mnie jest taką najfajniejszą częścią, bo po prostu skłania do refleksji i myślenia. Mm. To też jest jeden z pierwszych obiektów. też właśnie 2008 rok, 055. I to był, nie wiem, czy jeden z pierwszych, czy, czy w ogóle taki początek kmienia nad memetyką w Fundacji SCP, nad konceptami tego, jak informacje na, na, jakby na nas wpływają, jak świadome informacje mogą na nas wpływać. Nie? Albo jak, jak to, że nie jesteśmy w stanie czegoś postrzec na nas wpłynie. W zasadzie antymem. An, jakby nie, nie, nie memetyka, tylko antymemetyka. W ogóle jest y, cała chyba seria opowiadań, cały, cały hub, cały kanon, który nazywa się y, dywizja antymemetyczna, The Antymemetics Division. I ona tak w bardzo, bardzo fajny sposób się zaczyna, niestety nie, nie czytałem yy, zbyt dużo na jej temat, a może po prostu nie pamiętam, a, co by było zabawne. Yy, ona jakby, jest, jest tam jakiś taki fabularny wstęp, że witaj w Wydziale Antymemetyki i kończy się zdaniem właśnie, witaj w Wydziale Antymemetyki, nie, to nie jest twój pierwszy dzień tutaj. Genialne, news. Naprawdę pod ogromnym wrażeniem całego community, jakie powstało w ogóle wokół konceptu fundacji. I to, że to od 2008 praktycznie nieprzerwanie jest tworzone przez tak naprawdę kolejnych ludzi, tak? No bo część wyrasta, część zostawia, część może zapomina. Przychodzą następni i gdzie to jest w bardzo niezmienionej formie, tak naprawdę. Znaczy, wiadomo, no, ona przez, przez czas ewoluowała, tak? ale dalej został zachowany ten cały, właśnie, klimat raportów, że to wszystko jest bardzo pilnowane, żeby to było e, spójne. Nie? Mówię, ja jestem, ja jestem po prostu fanką. Nawet jeżeli ja się, ja się bardzo na tym SCP to nie znam generalnie, bo ja nigdy jakoś mocno w tym nie siedziałam, ale samo, samo to jak ludzie potrafili się wokół tego zgromadzić i stworzyć tak potężne uniwersum, bo już możemy mówić o tym, że to jest potężne uniwersum, tak tam już 9000 tysięcy obiektów, to coś pięknego, coś, coś, coś wspaniałego i to w ogóle zasługuje moim zdaniem na, na większą uwagę, nie tylko, samo, nie tylko same opowiadania, same raporty, ale społeczność. Mm -hmm. No tak naprawdę z niczego powstało całe środowisko. No pasty na forczanie, no. Dosłownie, z jednego posta. Tak jak mamy community, które kręcą się wokół, nie wiem, twórczości, pisar twórczości jakiegoś pisarza. Mamy to, 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 czegoś, Takich co fandomy, już istnieje, jakieś fandomy, tak. dokładnie. A tutaj mamy coś, co dosłownie wyszło z niczego. Ludzie się zebrali, tworzyli tą taką swoją komunistyczną utopię, e, gdzie każdy może dołączyć i napisać coś, coś od siebie, i, to, tak. i to funkcjonuje, i to działa. Oczywiście nie obywa się bez dram, nie obywa się bez mm. jakichś problemów potknięć, no ale sam fakt tego, że mamy tysiące osób, które są w to zaangażowane i mamy wiele różnych filii, czy to właśnie Polska, jakaś nie wiem, Hiszpańska, Niemiecka, Japońska, która w jakimś dziwnym sposób... Czy... Chińska chyba też jest? Tak, tak, tak. Y... Ale właśnie to, 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 to chciałem nadmienić, że Japońska, która... W jakiś dziwny sposób Japończycy są strasznie zafascynowani Polską w swoich raportach. Jest obiekt y, japoński SCP-JP-1710, który mhm. nazywa się Chopin Godzilla. I to jest dosłownie koncept tego, że Chopin zmartwychwstaje, jako ogromna Godzilla-modliszka. I podróżuje w stronę żelazowej woli, żeby zjeść swoje serce, czy coś takiego. Znaczy, generalnie Japończycy bardzo lubią Chopina ogólnie i ma Kart, mukiri Mają po prostu, są dla nich takie postacie wielkie, nie? że to był ktoś, że to odkrycia, muzyka piękna, klasyczna. Także nie dziwi mnie to absolutnie, że, że, że Chopin mógł się tam pojawić, a w wersji Chopin Godzilla jestem zachwycona. Oglądałabym film. Totalnie. Tylko no musiałby i, to widzicie? być film klasy B. Musiał to by być film klasy B. Zapisuję, zapisuję jako koncept. Zbieram zapisuj, zapisuj. i zapisuj. lecę. Kurczę. No. No i co? Ale to, że może świadczy tyle jest osób, to oczywiście i mamy Gierki. O dwóch już napomnieliśmy, a co myślisz o SCP Containment Breach? Fajne, no. niefajne. Tak jak mówiłem, według mnie e, najlepsza gra, jeżeli chodzi o SCP up to date. Po prostu sam schemat tej gry, i to, że każda rozgrywka jest inna, to, że tak naprawdę no to, jest, to jest roguelike. Jakby odpalasz gierkę, wszystko jest losowe, cel jest cały czas taki sam, przedmioty są porozrzucane w różnych miejscach. To, to, to że to jest losowo generowane, na pewno dodaje do doświadczenia. No i to, to jak zdesignowana jest cała gra, żeby trochę wprowadzić gracza w lore, trochę przedstawić mu jakieś zagrożenia, jakieś potworki, ale też jakieś obiekty, które są trochę bardziej bezpieczne i z których można skorzystać dla, dla własnych celów. No i, i, i ta unikatowa perspektywa klasy D, ta unikatowa perspektywa osoby, która tak naprawdę była więźniem fundacji, która musi sobie poradzić w trakcie wyłomu przechowawczego, to też jest bardzo ciekawa rzecz. I to jest perspektywa, którą wiele osób potem powiela i z której też wiele osób korzysta w swoich opowiadaniach. Super rzecz. No i mecha niezapomniana mechanika mrugania. Oj tak, no tak. No to wszystko, wszystko Kura... się obraca wokół 173. Tak, yy, yy, ogólnie nie był to pomysł, że tak powiem, wymyślony przez nich, bo wcześniej Alone in the Dark yy, korzystało z podobnej mechaniki mrugania. Może nie gonił nas potwór, który nam skręcił łeb, ale też trzeba było mrukać, bo inaczej by nam po prostu oczki wysychały, ekran zaczynałby się rozmazywać i na przykład w pewnych momentach, jak jesteśmy atakowani przez jakieś tam szlamiaste potwory i zostaniemy w pysk, no to musimy jak szaleni klikać guzik do mrugania, żeby po prostu zacząć widzieć normalnie, także mechanika mrugania count me in chcę tego więcej Uracza. No. Wydaje hmm. mi się, że teraz w większości takich e, gier, które opierają się na SCP i mają gdzieś tam SCP-173, mają tą funkcję mrugania, a nawet jeżeli nie mrugania, no to kładą nacisk na to, żeby patrzeć na gościa. Fajna rzecz. Tak. Jeszcze z listy no to mamy Secret Laboratory. Tu już mówimy o grze multi. I oczywiście jako survival horror. Yy, tylko, że tam wcielamy się. Chyba też więźniów, tak? Jak dobrze Oj, pamiętam? Oj, yy, Secret Lab. Ja pamiętam w ogóle, jak Secret Lab był robiony. Jak, jak Hubert Moszka na, na streamach to programował i jak, jak ludzie przyglądali się temu wszystkiemu. Yy, ja dopiero wtedy zaczynałem w sumie z YouTube'em, Bardzo, bardzo fajne czasy. I tam. To, ja, ja, tak naprawdę, Secret Lab to jest containment bridge multiplayer pod roleplay, gdzie ludzie wcielają się w SCP, ludzie wcielają się w ochroniarzy, ludzie wcielają się właśnie w klasę D, w naukowców, a nawet w postacie takie jak nie wiem, z innych frakcji, tam Ręka Węża jest chyba, czy Rebelia Chaosu, inne organizacje ze świata Fundacji SCP. I to jest gra, którą. Ciężko mi jest brać na no, poważnie momentami, bo no, to jest stricta gierka, żeby spędzić czas, mam wrażenie, że ze znajomymi pośmiać się, porobić jakieś głupie rzeczy, postrzelać do siebie, ewentualnie poruplać. To, to są takie główne cele, jakie widzę, że są wykorzystywane w. W Secret Labie. Tak jak Containment Bridge nadaje się super na jakieś właśnie let's playa na 2012 rok albo na, na streamach granie i takie, okej, gramy dzisiaj w nocy w horrory i to jest Containment Bridge. Tak Secret Laboratory na przykład o wiele bardziej nadaje się na jakieś y, kompilacje fany momentów, albo jakieś y, śmieszne akcje, po prostu z gierki, jak się gra ze znajomymi. To jest, to jest tego typu symulator stand-upu po prostu momentami. A Teraz tu mnie najwięcej rozgłosów przez IKEA zyskała gierka, która dopiero się okaże: The Story is Closed, czyli Limbo IKEA, która zebrała dość sporą, pokaźną sumkę na Kickstarterze. Z tego co się orientuję, ma być port nie tylko na PC, -ty, ale i konsole. I jestem naprawdę bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie, bo tam ma być i crafting, i też generowanie losowo. System, powiedzmy, pogodowy, no bo pór dnia bo się będzie gaszone światło włączane, jakieś randomowe, e, e, generowane tam spotkania z jakimiś NPC-ami, jakieś wioski, robienie to, jest na, to jest przewidywane na multiplayer, tak? E, e, no tak. Multi? Myślałem, że to no. był strik, Znaczy Na kickstarterze strik. widzę yy, jakieś screeny z nikami ludzi. Kurczę, ciekawe, jakby tego akurat chyba nie to widziałem. To brzmi jak coś wspaniałego do grania wieczorem, mm, wieczorem z zimkami, naprawdę. Rust, PK. Śmieszne. Jezu, no, grałabym jak powolona, naprawdę. Y y y ja pamiętam, że ten hype, właśnie na SCP-3008, na, na nieskończoną IK, był parę lat temu. Były, był Multum Gierek, jakieś tam Robloxowe IKE, jakieś standalone. Wydaje mi się, że jest po prostu gierka, która się nazywa. Mm -hmm. SCP-3008, aż muszę wygooglować. bo... Ciu -ciu -ciu Cie, to Ogólnie, Ikea przecież przywaliła się do twórcy, że nie mogą używać tam baz Właśnie. związanych z Ikeą, czy. Właśnie zobaczyłem nazwa. posta na że SCP-3008 Indie Game is getting sued by Ikea for. for, uh, for disgusting terms. Ciekawe. Śmieszne. Mieli to wiem. taką zajebistą reklamę sklepu. No. Ale obawiam się, że jak to wyjdzie, to już ten hype będzie taki trochę over. Ale, ale ciekawy koncept. Na pewno na pewno fajnie, żeby wyszło. Fajnie, żeby wyszło coś takiego faktycznie z budżetem. Tego brakuje. No, Były ja gierki. Czy, czy mam kciuki. No, jak, się, jak się wpisze SCP na Steamie, no to jest tego multum. 5K na przykład. Tak, tak. tak jest. 5K muszę w końcu obczaić. Bo to jest taki Left 4 Dead, albo w, yy, te. Były no, tak, takie to gierki. SPL... Yy... Tak, tak, tak. To... FPS dziejący się w trakcie, wydaje mi się, tytułowego SCP-5000, który jest wydarzeniem, w którym fundacja SCP po prostu decyduje, że ohej, zabijmy po prostu wszystkich ludzi na świecie. Tak więc taki trochę apokaliptyczny, ale właśnie taki bardzo left for deadowy. Jest w early accessie. Muszę w końcu obczaić. Musiałem ekipę no, zgarnąć, żeby w to pograć. Myślę, że też taka do pogrania przy piwku na luzie. Raczej tak. Hmm, co tam jeszcze? O mój Boże? tuż jest i gier, cholera? Secret Files. Secret files jest chyba fajną gierką, jak grałem w jeden chapter. I to jest fajny koncept gry, bo on jest stricte fabularny. Mało jest gier SCP, które stricte skupiają się na fabule. A nawet jeśli, to mam wrażenie, że nie są zbyt dobre i, i nie widać zbyt, zbyt fajnego budżetu. A jak mamy fabułę w grze SCP, no to fajnie by było, żeby klimat był jednocześnie oddany i żeby to nie były jakieś randomowe asety z oświetleniem ZK. Um, więc SCP Secret Files jest gierką, która pr przeprowadza gracza przez parę scenariuszy opierających się na konkretnych anomaliach, jakby streszcza ich fabułę. Jakby na własnej skórze możemy doświadczyć, jak to by było pracować w fundacji i uczestniczyć pr przy eksperymentach tego typu obiektami, więc cool stuff, cool stuff. I propo jeszcze, Gierek, ty nagrywałeś kiedyś poradnik, jak grać w Escape from Site 19, z tego co kojarzę. Mm -hmm. To nie wiem, czy wiesz, ale wy... niedługo wystartuje zbiórka na GameFoundzie, żeby wydać polską wersję tej gry. Wiem, wiem, wiem. I... Ja jestem cały czas w kontakcie z Escape'ami. Tam na bieżąco A... yy, współpracujemy, przy czym ja teraz po prostu czekam aż wrócę, że tak powiem, pełną parą na YouTube'a, żeby dalej z nimi współpracować, bo po prostu nie chcę, żeby każdy film to była reklama Escape from Site 19, mimo wszystko bardzo dużo osób właśnie prosiło i pytało o polską wersję Escape'a. Gierka jest niesamowita, bardzo fajne doświadczenie, szczególnie jak ma się znajomych, którzy E, lubią tego typu doświadczenia i mają. A mógłbyś, mógłbyś przybliżyć? Mógłbyś przybliżyć słuchaczom tak mniej więcej e... na czym polega? Oglądaliście Jumanji? <laughs> Escape from Site 19 to jest dosłownie Jumanji. To, to znaczy, e, wcielamy się w parę postaci. Fabularnie gdzieś tam umieszczonych w uniwersum Fundacji SCP. Jestem, są elementy roleplayu, które, które można wykorzystać, można wcielić się w swoją postać, można wymyślić jej fabułę backstory, imię, imię i, i tak dalej. Jest, jest wiele y, kart postaci. Yy, I przemierza się przez planszę, będącą ośrodkiem XIX, który jest w ruinie. Yy, jest wyłom przechowawczy, wszystkie SCP uciekły na wolność, i w miarę poruszania się przez plansze. Dobieramy coraz to nowsze karty z, z wyzwaniami, które odpowiadają poszczególnym numerom SCP, poszczególnym obiektom SCP. Mamy tam jakąś ich fabułę, no i mamy przede wszystkim wyzwania. I to mogą być wyzwania tak proste, jak y, przez trzy rundy y, nie odzywaj się, ale mogą to też być y, cięższe zadania, które y, naprawdę wystawią Was na, na próbę, czy to, czy to fizyczną, czy mentalną. Y, jest y, gro wyzwań, które skupiają się na opowiedzeniu jakiejś historii ze swojego życia. Nie zawsze są to komfortowe historie. Yy, dlatego zawsze mówię, że Escape from Site 19 jest doświadczeniem traumatycznym, które bardzo zbliża ludzi. To na pewno. Gierka I generalnie tego, bardzo w... fajna. Z tego co widziałem, to polskie wydanie otrzyma jakiś expansion pack z polskimi SCP. Z tego hmm. co widzę także Polski wątek tak. musi być. Jestem naprawdę ciekaw, co tam nam dorzucą. Oj tak, oj tak. No, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Także kochani, wpiszcie sobie Escape from Site 19 game found i obserwujcie zbiórkę, bo naprawdę warto. A tak się jak macie. Tak. Z w wyskropcie ostatniego zaskurniaka. A tak jeszcze... Tak już też zbliżając się ku końcowi. Um, gdybyś. Gledamy, już godzinę ponad. O cholera. Grubo ponad godzinę już. No to był fajnie. Dobrze nawet wiecie. Um, tak. Słuchaj, gdybyś mógł rzucić jakieś porady, wskazówki jakby dla osób, które by chciały zacząć przygodę z SCP, to za co powinny się zabrać w pierwszej kolejności? O. Dobrze, że pytasz. Mój drogi, jeżeli ty, drogi słuchaczu, chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z SCP, zapraszam cię absolutnie na mój kanał. Mam tam specjalną playlistę, na której jest wszystko ładnie wytłumaczone. Ale jeżeli. Nie, no, jakby to, 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 to jakby nie ironicznie uważam, że czy to właśnie ta moja playlista, na której wszystko jest ładnie wyjaśnione od samego początku, czy jakieś inne kanały na YouTube są bardzo dobrym punktem startowym, jeżeli chodzi o SCP. Najłatwiej byłoby mi polecić, powiedzieć, po prostu: no, wyjdź sobie na stronkę, przeczytaj coś i, i będziesz wiedział. Ale prawda jest taka, że tam bardzo łatwo jest się zgubić. To znaczy, jeżeli chcesz jakieś jednorazowe doświadczenie, śmiało, idź, przeczytaj, ale jest duża szansa, że y, teraz, przynajmniej na tym etapie, y, te obiekty, te opowiadania są często powiązane z innymi obiektami, z innymi opowiadaniami i też trzeba wiedzieć, na co trafić. Jest na stronie SCP parę. Tworzonych przez użytkowników serii polecajek, że tak powiem, które mają po prostu wydzielone sekcje. Shaggy Dreadlocks na pewno miał taką stronkę swoją, gdzie po prostu miał listę. Jeżeli chcesz przeczytać jakiś horror, tutaj masz parę, według mnie, wartościowych horrorów. Jeżeli chcesz przeczytać jakąś komedię, tutaj masz, według mnie, parę wartościowych komedii. Jeżeli interesuje Cię koncept, yy, nie wiem, jakiś. Psychologiczny, jakiś, nie wiem, związany z y, obiektami natury paranormalnej, no to tutaj masz coś takiego. Jeżeli bardziej y, jakieś przyziemne rzeczy, no to polecam poszukać właśnie takich y, serii polecajek do czytania. No. Albo kanony. No. Kanony są bardzo dobrym bardzo dobrym y, sposobem na wejście w fundację. Od, trochę od dupy strony, bo to są już takie bardzo specyficzne historie, ale przynajmniej są bardzo. Skonkretyzowane i bardzo, bardzo obracają się wokół jednego konceptu. Na przykład to, to są po prostu zbiory opowiadań yy, tworzone w, ko w kolaboracji z, z różnymi użytkownikami, yy, którzy mają po prostu jakąś jedną konkretną historię do opowiedzenia. Więc jeżeli coś takiego bardziej by Was interesowało, to to jest dobry, dobry sposób. A jeżeli na przykład ktoś chciałby się zająć pisaniem SCP, to serdecznie, ale to bardzo serdecznie polecam poradniki. Jest ogrom różnych poradników, i w wersji angielskiej, oczywiście jest ich więcej, i w wersji polskiej, które tłumaczą, jak poprawnie tam się zarejestrować na stronie, bo ciwo do tego też trzeba poradnika um, i jak tam funkcjonować, jak aktywnie udzielać się, jak napisać przede wszystkim też potem SCP, ale jeżeli chcecie aktywnie uczestniczyć w życiu SCP, w życiu fundacji, w życiu tej stronki i tej społeczności pisarskiej, to serdecznie polecam dołączenie na serwer Discord. Polskiej Fundacji, bądź też, też, też tej oryginalnej, międzynarodowej, bo yy, tam faktycznie ma się wtedy kontakt z ludźmi, którzy w tym siedzą. Czy to pisarze, czy czytelnicy, czy krytycy. No, tak czy siak, jeżeli chce się uczestniczyć w tym, jeżeli chce się coś napisać, to trzeba mieć kontakt z tymi ludźmi. Przynajmniej taki, żeby to zostało zatwierdzone, bo to, to przede wszystkim jest społeczność. To nie jest tylko miejsce, żeby coś napisać, wyrzucić i tyle. To jest przede wszystkim społeczność z zajebistymi ludźmi. To, nad czym zawsze ubolewam, jeżeli chodzi o, o SCP, to że fandom strasznie dzieli się na dwie sekcje, na on-site i offsite, na ludzi, którzy faktycznie w tym siedzą i są na tych oficjalnych kanałach komunikacji no i generalnie wiedzą o co chodzi, wiedzą, co jest pięć, że tak powiem. No, i są osoby, które tylko i wyłącznie gdzieś tam o tym słyszą, siedzą w, w swoich własnych fandomowych kółkach. No, ale to też, też ciężko, ciężko winić, bo to zazwyczaj są osoby młode, które może jeszcze nawet nie mogą siedzieć na, na tym oficjalnym Discordzie albo na tych oficjalnych kanałach komunikacji. I tak. No, no, no i nad tym ubolewam zawsze, że często ludzie boją się albo. Nie mają właśnie na tyle odwagi, żeby przełamać się i dołączyć do tych ludzi, zagadać. A to jest naprawdę fajne środowisko i tam zawsze brakuje i, i większej ilości tłumaczy, i większej ilości pisarzy. Więc moi drodzy, jeżeli tego słuchacie, wbijajcie tam i przywitajcie się. I zacznijcie tam troszkę robić jakieś, działać przede wszystkim, tak. No i Gitówa, Treflu, jakieś pytania do naszego gościa jeszcze posiadasz? To wydaje mi się, że temat został absolutnie wyczerpany na ten moment. Także tak, moglibyśmy posiedzieć jeszcze trzy godziny. Tak, możemy pograć rozmawiać, tak, ale. Ale to możecie skomentować, jakbyście chcieli, żeby tata wrócił z mlekiem znowu. Dokładnie. Tak, następny odcinek obiecuję, jeżeli tutaj przyjdę, to zmuszę yy, tytanowego i Trefla, żebyśmy gadali o skibili toilet przez dwie godziny. Obiecuję. Dobrze. wyzwania. Superancko. Mam ja mnóstwo wiem. historii, bo o pracuję. Z... Tak, bo pracuję kurwa z dziećmi bardzo często i niestety są to dzieci w wieku na sadzie ciocia, patrz, jakie śmieszne i pokazują o mi skibili toilet. Nigdy tego nie zapomnę. To jest jak wejście do takiej skażonej strefy. Ja po prostu twój, twój umysł jest bombardowany. To był dla mnie absolutny okcynami. szok, naprawdę przysięgam. Także tak przyjmuję wyzwanie odcinek o Skibili toilet. Kurczę, zaczynam żałować, zaczynam żałować. <laughs> I kupię nam kostiumy z AliExpress z Kibili. Do że... jest... Pragnę to zobaczyć. To muszą być takie lateksowe. To muszą, one muszą być lateksowe. Nie? One tak. muszą, być takie, muszą mieć taki dziwny, dziwny eerie vibe. A vibe. Tak. Wujek Billy Approved. Cóż, dziękujemy, kochani, za wysłuchanie kolejnego odcinka. Słyszymy się kiedyś. Nie wiem, nie mam czasu. Zarobiony jestem. Dziękujemy, dziękujemy, Piło, że wpadłeś. Będzie ja dziękuję tak Wam działamy. serdecznie za zaproszenie. No i co, do następnego. Baju.